Tadeusz, zastanawiałem się, kto dzisiaj otworzy szampana. Przypomniałem się, że ty ostatnio otwierałeś. Czy jak otwierałeś ostatnio, to psikało, czy tak? Nie, po francusku. Po francusku to cicho. Okej, chodźcie proszę, chodźcie. Chodźcie proszę. Zamknijmy się razem z tym YouTube. O właśnie, zapomniałem coś. Chodź, zamknijcie się, zapomniałem coś. Nie no, pojechałbym, gdybym miał czas, tak? No. Nie mam mieć wszystkiego, tam tylko w grudzień stycznia pracuję. Można było coś tam dodawać i mnożyć i tak dalej. Zanotowałem sobie tylko tak, teraz mam nieoficjalnie, tak żeby będę krzyczał i tak dalej. Słuchajcie, zanotowałem sobie taką rzecz z Facebooka. Po pierwsze jest 1813 filmów z naszego turnieju, w cholerę. Każdy tam z was ma swoją część historii. Podejrzewam, że teraz już jest fajnie oglądać, a za parę lat jeszcze super. Ich fange jetzt unoffiziell. Das erste, was ich jetzt nur erwähne, wegen Statistik, weil wir haben Ende des Jahres 2013 und wir fangen an 2014. Ich sage nur über YouTube was. Wir haben bis jetzt 1813 Filme. Und jeder von euch hat einen Teil seiner Geschichte in diesem Kanal. Bis jetzt, do dzisiaj, kliknęło 44.686 razy na jakieś tam Filme. Bis jetzt haben 44.686 1000 Leute geklickt, Filme angeschaut und so weiter. I odnotowałem takie trzy tylko tematy. Oglądalność w trakcie trwania sezonu. Czyli wiemy, co znaczy sezon. Zaczęliśmy w październiku tego roku, kończymy w kwietniu przyszłego. To tak trwa sezon. I tak dla jaj, tylko wam pokażę. Kanał założyłem w 2010 roku i od 21 października do 10 kwietnia 2011, czyli ten pierwszy sezon, obejrzało 5700 ludzi. Drugi sezon, czyli 2011-2012, obejrzało już 10 tysięcy. Dwa razy więcej. Ludzie zaczynają z tymi komputerami dawać sobie świetnie radę i dla nich Facebook to nie jest jakiś diabeł wcielony. Oczywiście jak ktoś pisze swój numer konta, numer telefonu i tak dalej, no to wiadomo, że może w końcu go tam gdzieś ktoś go dopaść, nie? Ale generalnie internet nie jest jakimś wielkim wrogiem, bo wiem, że są różne opinie. ostatni sezon 2012-2013 11 tysięcy. Więc taki skok był po drugim sezonie, później już troszeczkę mniej. Das erste Statistik habe ich hier. Wie oft hat man auf Filme geklickt in Saison? Ein Saison dauert, so wie beispielsweise in diesem Jahr. Wir haben am Oktober angefangen und Ende der Saison ist April 2014. Wo sind du von Jens Fischer, ja? So. Wo sind die Deutschen jetzt? Ja, okay, also ich richte mich schon richtig. Und der erste Saison haben 5700 Leute Filme angeklickt. Thomas.
Wie viele Leute haben... 1700 Leute. Bring dich runter. In zweite Saison 10.000. Doppelt so viel. Und in dritte Saison 11.000. Okay, trzecia, oglądalność podczas przerwy. Czyli na przykład jak turnieje trwają, to wiadomo, że tam ludziska wchodzą sobie, ja? Bo są ciekawi, jak grał, jak wygrał, jak przegrał. Natomiast zobaczyłem, kiedy jest martwy sezon. A martwy sezon kiedy jest? Od kwietnia na przykład będzie 2014 do października 2014, ja? Martwy sezon. Nie ma rozmowy. Czyli tak już nie będzie, już patrzę. I na przykład ten martwy sezon, to na przykład pierwszy sezon było 2000 wejść, drugi sezon 4000, trzeci 5000. Czyli mimo to, że turnieju nie ma, ludzie sobie gdzieś tam chwalą się. Ciociu, zobacz tutaj, jak grałem, nie? Czy tam dziadek, babcia i tak dalej. Ich habe jetzt neue Statistik, wenn der Saison zu Ende ist, also tot. Das heißt, ab April bis Oktober. Kein Turnier. Trotzdem, die Menschen klicken. Erste Saison 2000, zweite Saison 4000, dritte Saison 5000. Trotzdem, kein Turnier. Leute sind neugierig, die wollen seine Filme gucken, vielleicht seine Oma zeigen oder, oder Papi, Opa und so weiter. Słuchajcie, ostatnie, żeby was nie nudzić. Sezon, co tu mam, oglądalność pomiędzy turniejami. Okej. Okay. Teraz pomiędzy turniejami. Czyli ja się skończę nasz turniej dzisiaj, a następny będzie chyba 15 chyba styczeń. Rozumiemy? Co dwa tygodnie. To jest taka oglądalność. Zaczęliśmy 79 kapem 20 października. Więc tak, pierwszy 1200, później 1100, później 900, 900, 950. Czyli fajnie, około 1000 ludzi zawsze gdzieś tam sobie w te filmy wchodzi. Wchodźcie, oglądajcie, fajna sprawa, fajna jest teraz, a podejrzewam, będzie zajebista za 5 lat, za 10, za 20, gdzieś tam o las ty będziesz chodził, to powiesz, że patrz, tu grałem, tu zobacz. Myślę nawet, że chyba nie ma żadnego takiego transparentnego turnieju, jak jest ten. Tak sądzę, nie wiem. 2000 filmików, dużo pracy jest to włożone, może gdzieś tam. Das letzte Statistik ist, wenn ein Saison dauert und von Turnier zu Turnier. Das sind immer zwei Wochen. Ja? Wir haben angefangen am 20. Oktober mit 79. Cup. Und das erste Mal haben 1200 Leute gekriegt, dann 1000, dann 900, 900, 900. To by było tyle. Teraz nieoficjalnie a propos turnieju. Jedna nowość, debla już rozlosowałem. Kto nie będzie grał, to musi gdzieś tam się wytłumaczyć. Przeczytam później pary. Gramy w 9 grupach trzyosobowych. I sądzę chyba, że dwie osoby nie mogą awansować. Awansuje tylko jedna. Oczywiście te osoby, które nie awansują, gramy bonus turniej. I ten bonus turniej zachęcam do niego. Raz się zdarzyło, że bonus turniej wygrał trzykrotny mistrz Zachofu Łukasz Słodyczka. Bonus turniej wygrał. Champion. Gdzieś tam odpadł, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Bonus turniej na początku, patrząc na czas, gramy do dwóch mistrzostwów tak greków, a później, jak jest fajny już czas, to nawet gramy normalnego seta. Czemu tam patrzę? To też są ci... Tu też są ludzie, którzy ewentualnie nie awansują. Rozumiemy tak, że bonus turniej to jest też. I pierwszy raz, ASTMR, pierwszy raz, za bonus turniej jest też za drugie miejsce. A tutaj jakby mnie zmobilizowałam Martyna ostatnio, że tak mi było przykro, że nie miałem dla ciebie puchary za drugie miejsce. I pomyślałem sobie, chyba wezmę, pójdę, kupię ten puchar za drugie miejsce. No, bonus. Okej, a co tam jeszcze, słuchajcie? Słuchajcie, jedna rzecz, która mnie wkurza i żebyście uważali. Zaraz po tym otwarciu, ja siadam tam, zakładam brylę, bo już nie widzę i piszę plan, nie zajęć tego, jak to się da, plan G. Słuchajcie, śledźcie ten plan G. On polega na tym, że zawodnicy skreśleni to tam są aktualnie na korcie i widzicie, którą macie grę, prawda? Żeby było tak fajnie, że nie muszę krzyczeć, że teraz na kort ktoś wchodzi, tylko na przykład kończy się gdzieś gra i już ludzie idą sobie grać. Mówię sobie, kurwa, no zajebiście. Rzadko to się zdarza? Zdarza się. Bardzo rzadko. Okay. Patrzcie, to dla was nawet lepiej, bo można coś tam sobie potuptać, rozgrzać się, makaron z nim, ponoć dużo siły daje i tak dalej. Wcześniej dużo oczywiście. A tym bardziej nie opuszczajcie mnie obiektu, nic mi nie mówiąc, dobrze? Okej? Okay? Jakbyście na przykład chcieli do McDonalda do Rosario pojechać, to musicie powiedzieć, że jedziecie do McDonalda do Rosario, do Korony. Co jeszcze z takich spraw jeszcze? Czesiu, jak myślisz? Gramy turniej główny do ilu. Słuchajcie, 9 seta... grup, jak myślicie? Seta długiego damy radę chyba seta długiego, tak? Tak, długi set. Coś jeszcze, Jarek, mógłbym zapomnieć? Ten Boże, nie. Nie, okej. Okay.
Warte, bo ty jesteś stały walec. Coś, o czym zapomniałem nieoficjalnie. Okay, auf Deutsch, ganz schnell. 9 Gruppen mit 3 Spielern, nur eine spielt weiter. Die, welche nicht weiterspielen, spielen ein Bonusturnier. Ein Bonusturnier ist was Besonderes. Ich kann mich erinnern, vor einem Jahr hat Lukas Stolitschka, der dreimal im Tempel, ein Bonusturnier gewonnen. Also das ist nicht irgendein Turnier, sondern großes Qualität. Und diesmal haben wir auch für zweite Platz, also für Runner-up, ein kleines Pokal. Ja? Natürlich Punkte und so weiter und so weiter. Die erste Runde bei Bonusturnier. Weil damit zwei Spieler fliegen raus, das sind 2x9, das sind 18. Ja. Wir werden zuerst bis 2 bis 10 spielen und dann, wenn wir Zeit haben, dann werden wir ein ganzes Satz spielen. Also echtes, gutes Turnier. Es lohnt sich durchzuhalten bis zu Ende. Achso, Doppel ist schon ausgelost. Man muss sich nicht einmal anschreien, ich habe ausgelost, ich werde das auch lesen danach. Wenn jemand nicht spielen will, muss ich irgendwie, keine Ahnung, er muss einfach spielen, weil sonst der Partner ist, ja, steht wie ein Penner. Okay, zusammen ist der Bo. Achso, ja, wenn der Termin zu Ende ist, dann der Spielplan schreibe ich an. Es wäre gut, wenn ihr verfolgt diesen Spielplan. Wenn irgendwo ein Spiel zu Ende ist, dann sofort auf den Platz, ja, weil es wäre komisch, wenn ich rede, ah, Ronny auf den Platz. Und das war's. Okej, okay, słuchajcie, to tyle nieoficjalnych. Tyle nieoficjalnych. Pytania jakieś są? Achso, warte mal. Wir spielen langsam in Gruppen. Okej? Okay? No, nie. Okej, okay, to wszystko.